Stadion lekkoatletyczny w Polkowicach to jego baza treningowa, gdzie można go zobaczyć biegającego od rana do wieczora. Jego wyczynowi bacznie przyglądają się mieszkańcy Polkowic, a właściwie biegają z nim, robiąc niesamowity klimat. Ludzie, którzy po prostu mi pomagają, którzy są ochoczo, każdego dnia biegają ze mną, przynoszą mi w ogóle jakieś rarytasy, herbatki, zupki, wspierają, nie pozwalają, żebym był sam. Przychodzą, pytają się co chwilę, czy czegoś potrzeba, czy zakład usług komunalnych, czy po prostu mieszkańcy Polkowic stworzyli taki klimat w moim sercu, że po prostu czuję się tutaj mieszkając jak w domu. Adrian ma przed sobą jeszcze kilka misji do spełnienia, ale największą motywacją dla niego są ludzie, którzy przekraczają swoje granice życiowe. Mam swoją granicę, rekord Guinnessa, obwód ziemi, ale wiem, że każdy inny ma gdzieś indziej zrobić swój pierwszy maraton, 10 km maraton, wstać z kanapy i wyjść w ogóle pobiegać, więc ja za każdym razem, kiedy ktoś przy mnie pokona jakąś swoją własną granicę, czuję, że jest mi zapłacone jakby za ten mój trud. Bieg z panem Adrianem to ogromna przyjemność i wielka motywacja. Ja jestem taką amatorską biegaczką, moje tak biegam 5, czasami 10 km, a z panem Adrianem 15,5. To chyba wynik o czymś świadczy. Mnie też pan Adrian bardzo zmotywował. Pierwszego dnia zapytałam się jego, jak schudnąć, a następnego przebiegłam półmaraton. Podczas spotkania z kibicami władze Polkowic doceniły niezwykły wyczyn Adriana Kostery i uhonorowały go pamiątkową statuetką. Pan Adrian, tak jak słyszałem na dzisiejszym spotkaniu, czuje się dobrze w gminie Polkowice, ale to też jest dobra promocja dla wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć biegać, którzy myślą o sporcie, aby również, może nie tak jak pan Adrian, który ma swoje wyczyny już jako mistrz świata zanotowane, ale również tak amatorsko zachęcamy wszystkich do tego, aby korzystali z naszej infrastruktury sportowej, której mamy nadzieję, że w przyszłości również będzie się mocno rozwijać w gminie Polkowice. Postawa Adriana jest czymś niesamowitym. Ja jestem pod przeogromnym wrażeniem tego, to czym ten człowiek sobą prezentuje i jakich wyczynów się podejmuje. Cieszę się, że mamy go tutaj w Polkowicach i że dzięki współpracy z gminą możemy też docenić jego obecność tutaj. Podczas spotkania Adrian opowiadał o swoich wyczynach i planach na przyszłość. Polkowiczanie w dalszym ciągu chcą wspierać Adriana w biciu rekordu, zachęcając tym samym pozostałych amatorów biegania do uczestnictwa w tym niezwykłym wyczynie. Informacje na ten temat znajdują się na stronie Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i specjalnej stronie internetowej. Polkowiccy biegacze zadeklarowali, że będą z Adrianem podczas finału, który odbędzie się w maju w Jakuszycach.